Cześć, witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszcz. Nasza firma zajmuje się sprzedażą motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, crossów, rowerów, sprzętu ogrodowego oraz pojazdów elektrycznych. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem pojazdów elektrycznych Sarin. Ale dzisiaj przygotowaliśmy dla Was okazję. Przez 10 dni będą obowiązywały specjalne ceny na wszystkie motocykle z salonu Dwa Kółka. Powoli każdy z nich omówimy, powiem jaka była cena, jaka cena jest obecnie, zobaczycie jak ten motocykl wygląda i wtedy będziecie mieli czas, żeby zdecydować się na ewentualny zakup. Pamiętajcie, że sprzedaż motocykli 125 cały czas jest bardzo, bardzo duża. Jest to spowodowane tym oczywiście, że możemy jeździć motocyklem 125 na prawo jazdy kategorii B, czyli nie musimy robić sobie specjalnego prawo jazdy kategorii A. Warunek jest tylko taki, że musimy je posiadać przez 3 lata minimum. I dlatego też motocykle 125 cieszą się tak ogromną popularnością. Zapraszam Was na okazję salonu Dwa Kółka. Pamiętajcie, cena specjalna obowiązuje tylko 10 dni. Jestem na pierwszym pojeździe z naszej prezentacji. Siedzę na Junaku M14 w pojemności oczywiście 125. Ten model ogólnie to jest jedyny model, który posiadamy w naszym salonie, który nie jest pojazdem nowym. Wszystkie inne pojazdy są to pojazdy nowe. Jeśli chodzi o Junaka M14, jest to pojazd podemonstracyjny. Był zabierany na targi, na inne imprezy. Jego przebieg to 162 km, czyli bardzo, bardzo mało. Nie jest praktycznie jeszcze pojazdem dotartym. I na pewno warto chwilę porozmawiać o serii M z Junaka. Wiadomo, że modele M12 Vintage, M12 Cafe, o których będziemy jeszcze rozmawiali, jak i później M16, M15, to bardzo, bardzo popularne motocykle. Na pewno M14 nie jest już dostępna. Nie wiem nawet, czy nazwać to chopperem. Bardziej chyba Cafe Racer, bo tak właśnie określany jest ten typ motocykla. Za chwilę podam dokładną cenę oraz dane techniczne tego pojazdu. Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tym, jak będą wyglądali na takim motocyklu, to dodam, że mam 1,70 m wzrostu. Motocykl ogólnie jest bardzo wygodny i jak poczytacie sobie w opiniach, ma bardzo, bardzo dobre opinie wśród użytkowników. Model M14 w pojemności 125, oczywiście silnik czterosuwowy, dwucylindrowy, dwa zawory na cylinder, chłodzony cieczą OHC. Zasilanie silnika oczywiście wtrysk paliwa, prędkość maksymalna około 90 km na godzinę, moc około 11 koni mechanicznych, pojazd posiada wałek wyrównoważający, rozruch oczywiście tylko elektryczny, hamulce tarczowe hydrauliczne, masa motocykla 185 kg, oczywiście zarejestrowany na dwie osoby, wysokość do siedziska 690 mm, zbiornik paliwa 14 litrów, rejestrowany na dwa miejsca. To jest pojazd zarejestrowany, mimo wszystko zakup jest na fakturę VAT. I cena tego motocykla to 11 tysięcy złotych. Nowy taki motocykl kosztował bodajże niecałe 14 tysięcy złotych. U nas w stanie prawie idealnym ma tylko drobną ryskę na baku, bo to zauważyliśmy na zbiorniku paliwa, że ma taką drobną ryskę.
któryś z użytkowników to niestety zrobił. Cena za ten motocykl to 11 tysięcy złotych. Kolejnym pojazdem jest bardzo, bardzo ostatnio popularny model z firmy Romet. Model nazywa się Hart 125. Zaznaczę od razu, chyba mówiłem to na samym początku, że dzisiaj będziemy rozmawiali tylko o motocyklach 125. Hart 125 to model, który powstał na bazie, nie wiem czy pamiętacie, WSA 50. Najpierw był WS 50, potem został on przemianowany na Harta 50 i z Harta 50 powstał Hart 125. Może niektórzy widzą jakieś podobieństwa do K125, bo to też był bardzo popularny model. Niemniej Hart 125 cieszy się ogromną popularnością, przede wszystkim ze względu na cenę. Cena będzie za chwilę, ale co podoba się klientom? Podobają się miejsca na sakwy lub ewentualnie miejsce na stopy dla pasażera, bo te orurowania wyglądają bardzo fajnie. I to podoba się klientom. Pojazd występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję czarną. Następnie wersja szara. Proszę tutaj o pokazanie. Tutaj mamy wersję szarą. I jest jeszcze dostępna wersja biała. Niestety tej wersji nie mamy w tej chwili u nas w salonie. Jeżeli chodzi o podstawowe dane techniczne tego pojazdu, to oczywiście pojemność 125. Moc około 11 koni mechanicznych, prędkość maksymalna 90 km na godzinę, rozruch elektryczny i nożny. Z przodu mamy opony 18 275, z tyłu 18 100 na 90. Pojemność zbiornika paliwa to 11 litrów, z przodu i z tyłu hamulce tarczowe i oczywiście zużycie paliwa producent podaje 2,6 litra. Te tylne orurowania są tam nawet jeszcze ten na tylnym błotniku, taki gmolek, bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli chodzi o cenę, również na ten model mamy w tej chwili promocję. Cena detaliczna tego pojazdu to 6999, u nas 500 zł taniej, czyli kupujecie go za 6499. Przypominam, że promocja trwa tylko 10 dni. Powtarzam, Romet model Hart 125 w dwóch kolorach, czarnym i srebrnym. Cena w tej chwili promocyjna 6499. Kolejny motocykl z naszej oferty cenowej to model Bajaj Pulsar 125. Jest to co prawda model z rocznika 2022, ale również wyglądający bardzo fajnie i bardzo ciekawie. Romet w tej chwili jest dystrybutorem tak jakby czterech marek motocykli. Pierwszy to jest oczywiście Romet, potem Zip, UM i Bajaj. Bajaj to indyjska firma, która zajmuje się produkcją motocykli naprawdę na poważnie. Modeli 125 jest mało, u nas na rynku w zasadzie pojawił się tylko Pulsar, no i potem oczywiście cieszy się też jakąś tam popularnością Dominar, ale tam mamy już pojemność 400. Proszę pamiętać, że Bajaj to dobra jakość. Tak to wygląda, mamy ostatnią sztukę tego modelu z rocznika 2022 w kolorze niebieskim, typowy Naked. No i teraz kilka danych technicznych o tym motocyklu. Czterosuwowy dwuzaworowy chłodzony powietrzem, moc 12,7 konia mechanicznego, oczywiście wtrysk paliwa, skrzynia biegów manualna, z przodu i z tyłu opony 17, hamulce tarczowe hydrauliczne, prędkość maksymalna około 100, zbiornik paliwa 12 litrów, gwarancja 24 miesiące. I ten motocykl w cenie detalicznej kosztował 12 999 i w tej chwili u nas jest w promocji za 11 499, czyli 1500 zł promocji na ten pojazd. Przypominam, promocja trwa 10 dni,
Cena detaliczna tego motocykla to 11 499 zł. Powtórzę jeszcze raz. Bajaj Pulsar 125. Cena detaliczna 12 999, a w tej chwili detal 11 499, 1500 zł mniej. Kolejny pojazd. Jest to, dla tych, którzy nie wiedzą, Zip Scrambler 125. Kiedyś, no nie kiedyś, tylko 2 lata temu, firma Zip istniała jeszcze osobno od firmy Romet, mimo że właściciel był jeden. Firma Romet i firma Zip miała osobne działy handlowe i tak jakby całe akcje marketingowe, zakup towaru, wszystko odbywało się oddzielnie. Także jedne modele miała firma Zip, drugie miała firma Romet. Ten model akurat należy do tych, które cieszyły się ogromną popularnością. Proszę mi wierzyć, jak pojawił się ten Zip Scrambler, nie chcę strzelać latami, bo nie pamiętam, czy to był rok 2020, czy 19, czy 18. Nie, 18 nie, będzie koło 20. Sprzedawaliśmy co tydzień po parę sztuk tego motocykla. Naprawdę występuje on ogólnie w 3 wersjach kolorystycznych. Jest wersja taka srebrna z takim szczotkowanym aluminium, wersja była jeszcze zielona i wersja czerwona, która się sprzedawała najsłabiej. On kiedyś kosztował oczywiście no, dużo mniejsze pieniążki niż teraz. Wiadomo, że te pojazdy podrożały w związku z koniecznością spełnienia norm Euro 5. Ale Zip Scrambler, ze względu na swój nietuzinkowy wygląd, tu koniecznie, jak będziemy pokazywali, z drugiej strony trzeba pokazać układ wydechowy, bo tam jest bardzo fajny tłumik, cieszył się naprawdę wśród klientów ogromną popularnością. Mamy ostatnią sztukę tego Zipa Scramblera z rocznika 2022. Nie wiem, czy kiedykolwiek on będzie dostępny, bo w tym roku Romet, czyli Zip, go w ogóle nie przywiózł. Kilka danych technicznych. I oglądajcie sobie, jak ten pojazd wygląda. Z drugiej strony układ wydechowy koniecznie. Oczywiście pojemność 125, około 11 koni, to jest moc, prędkość maksymalna 90 km na godzinę, rozruch elektryczny, skrzynia 6-biegowa, mokre sprzęgło, wielotarczowe smarowanie, opony 17 z przodu i z tyłu, amortyzator centralny, pojemność zbiornika 10 litrów, hamulec z przodu i z tyłu tarczowy, hydrauliczny, system CBS, no i oczywiście paliwo benzyna, gwarancja 24 miesiące od Zipa, długi skok zawieszenia, wysoki prześwit, to są najważniejsze cechy tego pojazdu. I teraz cena, to najważniejsze. Cena detaliczna tego pojazdu to 13 199, a u nas kupisz go za 11 999, 1200 zł taniej. 10 dni trwa promocja na nasze motocykle. Jeszcze raz powtarzam, Zip Scrambler 125, cena detaliczna 13 199, u nas kupisz za 11 999. Kolejny motocykl z naszej akcji promocyjnej. Model Junak SC125. Przez niektórych nazywany, bo chyba nawet na motocyklu gdzieś widziałem, był napis Furious 125. Proszę nie mylić z Furiusem 50 w dwusuwie, który jest jedynym motorowerem w dwusuwie w tej chwili na rynku. O tym będziemy rozmawiali, jak będziemy przedstawiali akcję promocyjną na motorowery. Motocykl SC125 cieszył się bardzo dużą popularnością ze względu na to, że jest najmocniejszy, jaki może być, czyli ma 15 koni. Jest bardzo mocnym motocyklem. On występuje ogólnie w 3 wersjach kolorystycznych. U nas dostępna jest czerwona i czarna. Przy czym, to powiem przy cenie, czerwona jest z rocznika 2021, a czarna z 2022. Model Junak SC125, podobny troszeczkę do Stratosa z Bartona, o którym będziemy też rozmawiali za chwilę. Także bardzo ciekawa propozycja.
I właśnie wśród ludzi, których obsługiwałem, którzy kupowali ten pojazd, najważniejszy był temat, że jest ta supermoc, czyli maksymalna, jaka może być na prawo jazdy kategorii B. Oczywiście czterosuwowy, jednocylindrowy, cztery zawory na cylinder chłodzony cieczą. Zasilanie oczywiście wtrysk paliwa, maksymalna prędkość około 105 km na godzinę, moc 15 koni mechanicznych. Pojazd posiada wałek wyrównoważający, z przodu i z tyłu hamulce tarczowe hydrauliczne, opony oczywiście 17, z przodu 110x70, z tyłu 140x70, 150 kg masa własna, obciążenie dopuszczalne 150 kg, ilość miejsc 2, pojemność zbiornika paliwa 20 litrów, to też ciekawe, no i był dostępny czerwony, czarny i niebieski. I teraz cena, model ogólnie Junaka SC125 kosztuje 16 999 i u nas dostępne są kolory czerwony i czarny. Czerwony rocznik 2021 kosztuje 13 900, czyli 3100 taniej niż cena detaliczna tego motocykla, a rocznik 22 w kolorze czarnym kosztuje 15,5 tysiąca, czyli 1499 zł taniej niż cena detaliczna tego motocykla. Powtórzę, Junak SC125, 15-konny motocykl od Junaka, rocznik 21 za 13 900, tańszy o 3099 zł, a rocznik 22 za 15,5 tysiąca, tańszy o 1499 zł. Kolejny pojazd, który bierze udział w naszej promocji cenowej, model Junak S125. To bardzo ciekawy naked, cieszący się dużą popularnością. Wiadomo, że najbardziej sprzedajnym nakedem chyba jest Racer, bo jest tańszy, o nim będziemy rozmawiać za chwilę. Jednakże model S125, szczególnie w tym niebieskim kolorze, jest bardzo, bardzo ciekawą propozycją dla każdego. Przypominam, że mam 1,70 m wzrostu, także myślę, że spokojnie osoba, która ma 1,85 m, 1,90 m, będzie na tym motocyklu dobrze wyglądała. I teraz trochę danych technicznych tego motocykla. Model S125. Występuje w czarno-czerwonym, czarno-niebieskim, który tu jest prezentowany, oraz czarno-zielonym kolorze. Silnik jednocylindrowy, oczywiście zaś OHC, zasilanie wtrysk paliwa. Prędkość maksymalna 90 km na godzinę. Moc około 11 koni, pojazd posiada wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny i nożny, z przodu i z tyłu hamulce hydrauliczne, opony 17, wymiary 1978x775x1130, niska masa własna 130 kg, dopuszczalne obciążenie 150, zbiornik paliwa 18 litrów, i dwa miejsca, oczywiście jak to w takich nakedach. I cena. Cena detaliczna tego pojazdu w tej chwili to 10 299. U nas w promocji przez najbliższe 10 dni 800 zł taniej za 9 499 zł. Czyli powtarzam, Junak S125 w promocji przez najbliższe 10 dni, rabat z ceny 10 299 800 zł. I cena w tej chwili 9499. I jeszcze druga wersja kolorystyczna Junaka S125, kolor czarno-zielony. Też bardzo ciekawy, też sprzedawaliśmy takie egzemplarze. U nas przede wszystkim sprzedawał się czarno-niebieski, ale czarno-zielony też jest bardzo, bardzo ciekawy. To z kolei bardzo popularny model, sprzedaje się przede wszystkim dlatego, że mamy bardzo nisko siedzenie, bardzo często kupują kobiety ten model. Mówimy teraz o Junaku 121, oczywiście nie mylić z pojemnością, Junak 125 cm3, model 121, ogólnie występuje w
4 wersjach kolorystycznych. U nas dostępne są 3. Jest to wersja czarny połysk, czarny mat oraz bordowy, ten, który kojarzy się z Junakiem. Bardzo chętnie kupowany motocykl. Oczywiście ma swoją konkurencję, bo bardzo podobne, no prawie że identyczne egzemplarze to Soft Chopper z firmy Romet oraz Barton Classic 125 z firmy Barton. Model ten w momencie, kiedy przychodzi do nas klient, zazwyczaj klientka i jest bardzo niska, to jest jedyny model, z którym ona sobie poradzi pod względem wysokości, dlatego że jest bardzo nisko siedzenie. Kilka danych technicznych, szybciutko podstawowe dane, 124 cm sześcienne, czterosuwowy jednocylindrowy, 2 zawory na cylinder chłodzony powietrzem, moc około 10,5 konia, pojazd posiada wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny i nożny, hamulce tarczowe hydrauliczne, opony 18 z przodu, z tyłu 16, wymiary 2020x810x1110, masa własna 123 kg, wysokość do siedziska 750 mm, zbiornik paliwa 12,5 litra, 2 miejsca. Dostępne kolory, jak mówiłem, bordowy, czarny, czarny mat i srebrny, czyli grafitowy. I teraz cena. Ten motocykl w cenie detalicznej kosztuje 8999 zł. Uwaga, u nas 1000 zł taniej, czyli za 7999 możecie kupić u nas Junaka 121. Promocja trwa przez najbliższe 10 dni. Powtarzam, Junak 121 w tej chwili w promocyjnej cenie, cena detaliczna 8999, u nas za 7999. Wiadomo, że w tej chwili najbardziej takie rywalizujące ze sobą firmy na naszym rynku to Romet i Junak. Jest oczywiście Barton, który też nie ustępuje w wielu aspektach, ale jeśli chodzi o chopery, to tutaj mamy tylko Rometa i Junaka. Odpowiedzią Rometa na junakowskiego M12 Vintage, czyli już na kultowy model, na pierwsze miejsce w rejestracjach, w sprzedaży, jest model UM Renegade Sport. Model UM Renegade Sport, który zdaniem wielu jest ciekawszym pojazdem od M12 Vintage. No nie wszystkim może się oczywiście ten kolor podobać. Mamy go w 3 wersjach kolorystycznych. Jest wersja czarny mat z brązowym siedzeniem oraz wersja brązowy połysk. Podobnie jak Junak M12 Vintage występuje w czarnym macie, tyle że on jest cały czarny. Za chwilę też będzie o nim mowa, ale ten ma dodatki brązowe. Ma też inaczej ułożoną kierownicę od Junaka M12 Vintage. Mimo wszystko czytałem testy i wypada bardzo, bardzo pozytywnie. Czyli ja to określam jako odpowiedź na M12 Vintage, odpowiedź UM-a. Oczywiście seria UM to jest ta seria, to jest ten dostawca towarów, w którą wszedł Romet 3 lata temu, która proponuje nam też te duże chopery, o których też dzisiaj będziemy rozmawiać. Duże chopery 125, które wyglądają jak ta pojemność w środku byłaby przynajmniej 600. I kilka danych technicznych. Silnik czterosuwowy, pojemność 125, moc około 10 koni, rozruch elektryczny. Oczywiście łańcuch 428, 5-stopniowa skrzynia, opona z przodu 17, z tyłu 15, zawieszenie teleskopowe, zawieszenie tył podwójny ze zbiornikiem gazu, pojemność w litrach zbiornika paliwa 13,5 litra, system hamulcowy CBS, hamulec z przodu, pojedyncza tarcza, dwutłoczkowy zacisk, z tyłu pojedyncza tarcza i oczywiście norma Euro 5. To jest taki chopper, który też chętnie kupują kobiety, bo też ma bardzo nisko położone siedzenie. To jest taki odpowiednik, tak jak powiedziałem, M12 Vintage, ewentualnie M12 Cafe, o którym też będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać. I teraz cena. Ten motocykl, normalnie cena detaliczna 13 199,
Mamy go z rocznika 2022, nie wiem czy w trzecim przyjechał. I uwaga, 1700 zł taniej. Cena detaliczna przez najbliższe 10 dni 11 499 zł. Czyli kupujemy o 1700 zł taniej. Powtórzę, Romet UM Renegade Sport 125 chłodzony powietrzem. Cena detaliczna 13 199, u nas za 11 499. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych: zielony połysk, brązowy połysk i czarny mat. Kolejny motocykl w naszej akcji promocyjnej, model Benda, w sumie Romet Benda Chinchilla 125. To jest bardzo ciekawa propozycja, oczywiście wszyscy pamiętają RCR-a 125 w kolorze białym i czarnym. Wtedy kosztował poniżej 10 tysięcy i był z chłodnicą oleju. Potem długo czekaliśmy za tak zwanymi boberami, czyli motocyklami z takim zbiornikiem paliwa. I w końcu pojawił się RCR 125, jednakże już chłodzony cieczą i na fałce i w cenie zbliżonej do 20 tysięcy złotych. Niestety nie mamy tego egzemplarza, wszystkie nam się sprzedały, było ich trochę, ale w ślad za nim pojawiła się Benda Chinchilla. Benda Chinchilla to motocykl pierwszy na rynku, który napędzany jest paskiem, nie łańcuchem, tylko paskiem. Duża popularność, no i też spora cena, mamy też dużą promocję na Benda Chinchillę. Model oczywiście 125 na prawo jazdy kategorii B. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych. W zeszłym roku była tylko w czarnym z tyłu, zaraz kolega pokaże, a w tym roku jest również w bordowym. Wizualnie bardzo zbliżona do RCR-a, jest kilka różnic. I dane techniczne, silnik dwucylindrowy, V-ka. Pojemność 125, chłodzone cieczą, moc maksymalna około 14 koni, prędkość około 105-110 km na godzinę, rozruch elektryczny, przeniesienie napędu to pas napędowy. Rozruch elektryczny, oczywiście sprzęgło wielotarczowe mokre, opony 16 z przodu, z tyłu 15. Z przodu amortyzator teleskopowy, z tyłu amortyzator olejowy centralny, z 15 litrów pojemność zbiornika, system hamulcowy CBS, tarcze z przodu 300, z tyłu 240, obręcze aluminiowe, spalanie około 3,5 litra na 100 km. I teraz cena. Ten motocykl normalnie w cenie detalicznej kosztuje 24 999 zł. U nas w promocji przez najbliższe 10 dni w cenie 22 499 zł, czyli 2,5 tysiąca taniej. Powtórzę, Romet Benda Chinchilla 125, motocykl na pasku w kolorze bordowym i czarnym. Promocja 24 999, cena detaliczna, a u nas za 22 499, czyli 2,5 tysiąca taniej. Kolejny motocykl to, jak widzicie, Barton Classic 125. To jest nic innego jak Junak 121 lub też Soft Chopper 125. Bardzo podobne motocykle z bardzo nisko położonym siedzeniem, czyli osoby niskie bez problemu mogą sobie na niego wsiąść i z fajnym, takim zaokrąglonym zbiornikiem paliwa. Model bardzo popularny wśród kobiet i wśród osób początkujących. Występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Mamy wersję bordową, wersję czarną, która stoi za mną, zaraz ją pokażemy, oraz mamy również wersję srebrną, której w tej chwili nie posiadamy. Barton Classic, no nie powiem, że on jest identyczny jak model Junak 121, ale jest bardzo, bardzo podobny.
Barton Classic, kilka danych technicznych. Moc 12,5 konia mechanicznego, czterosuwowy jednocylindrowy, rozruch elektryczny i nożny. Wersje kolorystyczne proszę jeszcze o pokazanie czarnej, srebrnej w tej chwili nie mamy. Oczywiście pięciobiegowy, chłodzony powietrzem. Długość 2000 metrów, wysokość 2000 mm. Wysokość 1130 mm. Waga 125 kg, dopuszczalna ładowność 150. Hamulce tarczowe, opona przednia 18, tylna 16. Zbiornik paliwa 13 litrów, spalanie 2,4 litra na 100 km. I promocja cenowa, detaliczna cena tego pojazdu to 8,899, a przez najbliższe 10 dni promocja 1000 zł mniej, czyli za 7,899 możemy kupić tego Bartona Classica. Barton Classic 125. Bardzo podobny pojazd do Junaka 121 i Soft Choppera z firmy Romet. 8,899, promocja na 7,899. Tego modelu długo u nas nie było. Wiadomo, że był okres, w którym Junak miał jakieś tam problemy z dostępnością motocykli, zresztą jak każdy. Nie pojawił się już RZ125 i wszyscy czekali na coś tańszego, coś poniżej 10 tysięcy z Nakeda, z Junaka. I pojawił się Racer 125, bardzo popularny model, szczególnie kolor pomarańczowy, który jest po mojej lewej stronie, który zaraz pokażemy. To jest oczywiście chłodzony powietrzem, bardzo fajny na początek, chyba tańszego Nakeda w tej chwili nie znajdziecie na rynku, bardzo popularny temat, ze względu oczywiście też na markę, no i na niską wagę tego motocykla. Teraz ktoś powie, że z tej strony nie powinno się schodzić, bo nie powinno się, ale ja tutaj dla nagrania tego filmu nieraz pozwolę sobie na schodzenie z tej strony, z której nie wolno. No i teraz pokrótce, Racer 125, czterosuwowy, jednocylindrowy, zasilanie silnika to wtrysk, prędkość maksymalna 90 km na godzinę, pojazd posiada wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny i nożny, hamulec z przodu tarczowy hydrauliczny, z tyłu również, opony 17 z przodu i z tyłu, masa własna 130 kg, obciążenie 150, pojemność zbiornika paliwa 20 litrów i dwa miejsca. I ten pojazd w detalicznej cenie kosztuje 9,199, u nas w promocji za 8,499, 700 zł taniej. Powtórzę, Junak Racer 125, cena detaliczna 9,199, u nas za 8,499, to jest 700 zł taniej, dostępne dwa kolory. I to trzeci motocykl z rodziny małych chopperów, czyli zaczynaliśmy od Junaka 121, potem był Barton Classic 125, a to bardzo, bardzo popularny, nie wiem już od ilu lat na rynku, z 15 na pewno, Romet Soft Chopper, tylko że teraz już na wtrysku, a nie na gaźniku jak kiedyś. Oczywiście takie same zalety jak u poprzedników, czyli nisko usytuowane siedzenie i fajny taki zaokrąglony kształt zbiornika. Pojazd oczywiście chłodzony powietrzem, występuje w trzech wersjach kolorystycznych. Romet zazwyczaj ten motocykl posiadał w dwóch kolorach, miał zawsze czarny i srebrny czy grafitowy. W tym roku dodał czerwony. Jednym się podoba, drugim nie, jest troszeczkę jaśniejszy niż ten bordowy w Bartonie czy w Junaku. Ale widzę teraz, ta wersja, co przyszła, jest bardziej bordowa, bo te pierwsze egzemplarze były takie bardziej czerwone. To bardzo też ciekawa propozycja, niziutko położone siedzenie. Kilka danych technicznych, jak na Rometa Softa przystało. Zgasło nam światełko, już zapalamy.
cały czas te najstarsze modele, które kiedyś pochodziły z Rometa, sprzedają się bardzo dobrze. To model K125, ADV125, który otrzymamy już dla zainteresowanych w przyszłym tygodniu, czy też Soft, cały czas sprzedaje się super. Oczywiście silnik 125, jednocylindrowy, czterosuwowy, dwuzaworowy, moc około 11 koni mechanicznych, prędkość maksymalna 90, rozruch elektryczny, nożny, przeniesienie napędu oczywiście łańcuch, pięciostopniowa skrzynia, opony z przodu 18, z tyłu 16, amortyzator olejowy, zbiornik paliwa 13 litrów, hamulec przód i tył to tarcze 240 i 220. Cena detaliczna tego motocykla to 8999. Przez najbliższe 10 dni u nas w promocji 800 zł taniej będzie dostępny za 8199 zł. Wszystkie trzy kolory, kolor czarny, srebrny i bordowy. Powtarzam, Romet Soft 125, detal 8999, u nas dostępny za 8199 zł.